Warszawa nadaje. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Tymowski. Jako gospodarz podcastu Warszawa nadaje, proszę o nieregulowanie telefonów, laptopów lub jakichkolwiek urządzeń. Słabo słychać, bo tak ma być. Ściszyłem głos, by nie dorzucać swojego kamyka do nadmiernej otaczającej nas kakofonii. Okej, wiem, że mój gest niczego nie zmienia, ale pomyślałem, że to może być dobre wprowadzenie w temat, bo dziś będzie głośno, będzie o miejskim hałasie, takim, do którego trudno się przyzwyczaić, z którym trudno wytrzymać, przy którym szeptu się nie słyszy. Ale w zderzeniu z hałasem nie jesteśmy zupełnie bez szans. Hałas, przynajmniej częściowo, można kontrolować. Więcej szczegółów w podcaście. Tam już na Państwa czekają autorka tego odcinka Urszula Pieczek, mieszkanki domów przy obwodnicy w Miedzeszynie, Zofia Julewicz i Iza Koźlińska, ekolog akustyczny Krzysztof Marciniak i pisarka Weronika Murek. Do usłyszenia, Wojciech Tymowski. Z ulicy Stolicy. Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku podcastu Warszawa nadaje. Z tej strony Urszula Pieczek. Witam Państwa z Miedzyszyna. Jesteśmy w ogródku jednej z naszych dzisiejszych gościń, pani Izy. Ten ogródek wychodzi na las, a las wychodzi na drogę szybkiego ruchu. I dzisiaj będziemy spacerować po hałasie, czy też łomocie, albo szumie. Ponieważ okazuje się, że droga szybkiego ruchu, która tutaj powstała, jest po prostu ciągłym utrapieniem dla mieszkańców tego kawałka Miedzyszyna. Ja się nazywam Zofia Julewicz. A ja Iza Goźlińska. I jesteśmy teraz gdzie? Jesteśmy na Chryzantemy 4. I idziemy teraz... Idziemy zobaczyć jak wygląda osłona autostrady przy Chryzantemy 4 i przy wiadukcie. Gdzie... Znaczy przy drodze miejscowej, jak to się nazywa? Droga lokalna. Droga lokalna. Jesteśmy w takim miejscu, w które jak się wjeżdża, jest tutaj pełno drzew. Wydawałoby się, że jesteśmy w głuszy, natomiast ten dźwięk, który dobiega z tyłu, jest czymś, co niepokoi mieszkańców. Już od kiedy? No od czasu, jak oddano tę drogę szybkiego ruchu do użytku. Mhm. I to nawet nie to, że niepokoi, to po prostu bardzo przeszkadza. I utrudnia pewnie codzienne funkcjonowanie. Tak, bo ten szum cały czas się słyszy. No, musimy wolno iść, bo Iza ma trudności z... Bo ja jestem najmłodsza z was. Idziemy powoli. Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że ten szum i ten taki dźwięk, który dobiega z drogi szybkiego ruchu, po prostu przeszkadza mieszkańcom. Będziemy teraz wychodzić z ulicy Chryzantemy, gdzie tutaj na rogu widzimy taki piękny stary dom drewniany, a w tle samochody. I słyszymy tylko szum samochodów. Ale mówiły panie, że dzisiaj jest w miarę dobrze. Nie wiemy dlaczego, ale jest w miarę cicho. No to w miarę cicho, ale jednak ten dźwięk cały czas... W miarę cicho się... oznacza jednak głośno. Tak, ale łomot. Ale łomot. O, i dlaczego nie ma tej osłony tutaj? Tu, gdzie ja mam... 12 pasów ruchu. Proszę. Gdzie idzie tir za tirem. I to nie jest osłonięte. No rzeczywiście wygląda to dosyć kuriozalnie, ponieważ ten fragment, który widzimy, jest pozbawiony ekranu wygłuszającego. Tutaj jest taki brak
czy panie wiedzą dokładnie, ile tutaj jest metrów, ale no, brakuje sporego kawałka. No mi się wydaje, że jakieś 5 przęseł brakuje i dalej, do wiaduktu. I dalej. Wiaduktu i później od wiaduktu a dalej jest dużo dalej. Tak. Więc to będzie w granicach 300 do 400 metrów. Mhm. O, i tam jest fragment tego ekranu dźwiękoszczelnego, tak, który idzie środkiem jezdni. Tak jakby dwa pasy miały być od siebie też dźwiękowo oddzielone. No, nie wiemy, o co tutaj chodzi. Nie jest osłonięty pas. Dlaczego tutaj nie ma... Dojazdowy do autostrady. A mogą panie też opowiedzieć trochę o tym, ile panie tutaj mieszkają i jakby jak tu było przed tym, co się tu działo? Tak. Ja mieszkam tutaj od 70 roku. Było pięknie, cichutko, las. Koło mnie rosły prawdziwki i rydzy zbierałam. Tam ludzie się wybudowali i płacili klimatyczne. Aha. Tak, klimatyczne. Zaraz są domy. A teraz i ludzie, i ja mam łomot. Urodziłam się na roztoczu, w Gajówce u dziadka. Jestem dziecko lasu, a teraz mnie rzucono na autostradę. Los tak chciał, ale chciałabym jeszcze jednak nie ogłuchnąć z powodu łomot. No tak, bo tutaj rzeczywiście panie mieszkają przy takim pięknym sosnowym. To było ładne, ale proszę zobaczyć, jak tam leżą wyłamane drzewa. Mhm. Tak schną. Naprzeciw mojego domu to samo. Tak się przywracają. Największy problem jest tu po drugiej stronie wiaduktu tej drogi lokalnej. Tu, gdzie jesteśmy w tym miejscu, tamten las, to wszystko był las. Czyli jedna po prostu... wielka połać lasu. Mieszkało się po prostu super. Natomiast no, w tej chwili to jest makabra. Czyli tak jakby cała ta połać lasu została przecięta przez drogę szybkiego ruchu. Las i tutaj został teraz, przecięty. I tutaj teraz ten wiadukt, który... I odsłonięty został ruch na torach kolejowych, pociąg daj w ogóle, a jeszcze oprócz tego teraz będą dwa dodatkowe pociągi szybkiego ruchu. Tory. Ten ekspres, który robią. W tej chwili jest łomot. Ja nie wiem, co będzie. Jak to Szaflarska mawiała, pora umierać. Oj, może jeszcze nie. No tak. Może no nie. Tak. No. A czy panie jakby też miały kontakt z osobami, które budowały i zajmowały się całą budową tego ekranu dźwiękoszczelnego? Nie. Czy ktoś miał? Tak. Właśnie przyszła mi i powiedział, że bo jak tu zakończyli tą budowę, to przyszłam i zapytałam, a dalej? On nie panie mają. On nie rozumiał, co ja do niego mówię. Był obcokrajowiec, który to był pracownikiem. A kto to robił? Ale czy wykonawca zgłaszał się? Wykonawca w sensie kierownictwa. Tak. Nikt z nami nie rozmawiał. Nikt się mieszkańcami nie interesował. Zniszczyli mnie alarm. Bo nie było tak żadnych tłukli, konsultacji przedtem. Tak trąbali i tłukli, że były drgania i zniszczyli mi alarm. Ja musiałam jeszcze 4000 za nowy alarm zapłacić. A czy mogą panie jeszcze opowiedzieć, bo chwilę przerwałyśmy o lesie, bo w związku z tym, że tutaj jest taki hałas i taki ciągły szum i łomot, to też wpływa na przyrodę. I... Bardzo, bardzo, bardzo schną sosna. Ten las był sadzony przez mojego teścia po wojnie, bo tu nie było lasu. Po wojnie w latach 50. I mój mąż w czynie społecznym jako uczeń też sadził. Ten las właśnie od tych lat 60. rośnie. Jak ja z pierwszą wizytą szłam do moich teściów przyszłych, to sosny były o tyle nad moją głową. A teraz są takie. I już padają jedna za drugą z powodu odwodnienia przez drogę. Tak. Obniżenia tutaj nie widać, ale przejdziemy się tędy, zobaczycie jak tam padają właśnie, tam bliżej i koło szkoły, bo tu są dwie szkoły i dwa przedszkola. Iza, to jest mniej istotne. Istotna jest tamta część lasu, gdzie drzewa leżą pokotem. Też. I tam, gdzie jest taki ogromny
kilka razy dłuższy fragment, gdzie brakuje tych ekranów dźwiękoszczelnych. Dobrze. I pokażemy paniom, którędy ten dźwięk spada. Nie, tędy nie przejdziesz, Iza. Przejdziemy. To chcesz jakby mogą państwo usłyszeć, co tutaj w środku lasu się dzieje. Jak można było tutaj nie zrobić tej osłony? Tak, no rzeczywiście jest to bardzo... I akuratnie na tą szkołę, dzieci w tym szum autostrady, to słychać do Michalina przez całą Falenicę, bo ja uciekam stąd, codziennie chodzę 2 godziny po lesie, więc aż pod Michalinem. Szum tej autostrady. No a badania pokazują też, że takie szumy autostrad i to, co się wydziela w trakcie właśnie przejazdów samochodów i cały ten taki huk od autostrady też wpływa na ich koncentrację dzieci w szkołach. Podobno są takie badania, które też pokazują, że mają problemy z koncentracją, dlatego też na przykład wolniej uczą się czytać, co jest... Oczywiście. To też takim społecznym. Oczywiście. I prowadzą do głuchoty. Ja mieszkam na Zabawnej jakieś 300 metrów dalej, na tej ulicy wprost, która tu idzie. I mimo, że mieszkam w tak dużej odległości od trasy, to ten hałas słyszę prawie tak samo jak Iza. I pokażę pani, na czym to polega. Tu po prostu się robi taki tunel, bo po tamtej stronie nie ma w ogóle ekranów dźwiękoszczelnych. Te sosny, widzi pani, jakie są rzadziutkie. I tutaj nie ma poszycia bardzo gęstego, wysokiego. W związku z tym to, co przekazywali budowniczowie tej trasy, że przecież las jest, który pochłania dźwięki i izoluje te dźwięki, to jest po prostu wymysł nie wiem kogo, bo te rzadkie sosny, które się łamią i padają, nie dają w tej chwili nic. No właśnie tutaj bardzo dobrze widać, że od strony tej drogi szybkiego ruchu jest to poszycie bardzo rzadkie. Sosen jest zdecydowanie mniej niż w tej części. I teraz chciałabym zwrócić uwagę państwa, że jesteśmy w takim punkcie, kiedy zasłonił nas nasyp od tej lokalnej drogi. I proszę zwrócić uwagę, o ile tutaj jest już ciszej, w tym miejscu. 30 metrów do przodu. Jak dużo daje ten nasyp? A przejdziemy 20 metrów tam i znowu będzie ten koszmarny hałas i wisk. Tu chciałam pokazać, w jakim stanie jest ten las. Popatrzcie tylko tutaj, jak te sosny się kładą, ile tam jest połamanych drzew. Tak, i rzeczywiście jakby znowu jest to tutaj od strony... I to po prostu za 5 lat tu nie będzie ani jednej żyjącej sosny, bo one umrą z braku wody. Będzie tylko takie zmiany w środowisku wodnym, że te sosenki tego nie przeżyją. I jeszcze też jest tak, że na pewno ta droga szybkiego ruchu trochę ogranicza w ogóle przepływ wody, więc dlatego tutaj rzeczywiście od strony drogi szybkiego ruchu wszystko jest rzadkie i te sosny się kładą. A tu był zawsze od lat. Ja tu mieszkam 32 lata. Wróciliśmy z mężem do jego rodzinnego domu. Moi teściowie też tu mieszkali od końca lat 50. I tu było zawsze bardzo sucho. I jeszcze dodatkowo odwadnianie tego wszystkiego, to po prostu zniszczyło środowisko tu na bardzo dużym obszarze obrzeża Parku Mazowieckiego. Bo to jest Park Mazowiecki, to powinno być inne podejście po prostu powinno być do tego ekosystemu. O, tutaj nieśmiało słychać jakiś głos ptaszków. I to jest, tak, i to jest ulica Zabawna, a tu, słuchajcie, jest ten fragment trasy szybkiego ruchu, zapora, która jest widoczna, to jest po środku trasy.
Tak, czyli jakby nie oddziela trasy tak. od części jakby mieszkalnej i tutaj, gdzie są domy, tylko oddziela jeden pas od drugiego. Zapora, która oddzielałaby mieszkańców z tej strony, jest widoczna tu za drzewami. Mhm. Tam potem, jak pójdziemy na koniec, zobaczyć. Widzi pani tutaj. Tak. Ten las nie daje wiele. Natomiast ten fragment goły, jak jadą ciężarówki, te duże tiry, to wpada ten dźwięk tu i wali zabawną tam. Tunelem. Tunel taki zwiększa jeszcze łomot. Po prostu wsysa ten. Robi się taki tunel dźwiękowy. I to tak, jak gdyby jeszcze się tam dalej nasila. No, nie wiem, jak mogłabym nazwać to zjawisko. Ale to już było bardzo słychać, kiedy pokazywała pani ten moment, gdzie jest trochę ciszej, a teraz znowu wracamy do miejsca, które jest blisko tej trasy szybkiego ruchu i będziemy po prostu słyszeć to, co się tutaj dzieje. A wieczorem co się dzieje, tak koło 18:00? Jest łomot niesamowity. Teraz jest w tym momencie dnia jest bardzo cicho. Jest około godziny 10 rano, więc tutaj nie mamy tego ruchu takiego popołudniowego, kiedy ludzie rzeczywiście wracają po pracy do domów. Przejeżdża kilka ciężarówek. Jak chciałam się troszkę przygotować do tego naszego spotkania, zrobiłam tutaj właśnie kilka zdjęć w różnych miejscach i z różnymi ujęciami. To wtedy jechała ciężarówka za ciężarówką. Ogromne tiry i to była godzina 3:00 po południu, druga, tak, ale 3:00. Mimo tego, że jakby tego ruchu tutaj nie ma specjalnie dużo, to jakby samochody czy jakby środki transportu, które widzimy, to są przede wszystkim ciężarówki. I to te duże tiry, które przejeżdżają z dużą częstotliwością. Tak wygląda las. Tam sosny od strony trasy już się wszystkie kładą. To są już wszystko suche drzewa. I gdyby to obejść z tamtej strony, to po prostu widać, że te drzewa jedno po drugim umiera. Tam jest połowa drzew suchych. I tak jak mówię, za 5 lat tego fragmentu nie będzie. A oni twierdzą, że to jest osłona dźwiękowa dla mieszkańców. No taka osłona, która znika. Tak, i podchodzimy już do miejsca, w którym jest coraz głośniej. I tu jeszcze problem polega na tym, że przez tę bardzo wysoką zaporę dźwiękową po środku te ciężarówki, które jadą w stronę Terespola, dźwięk odbija się od zapory i wpada o tutaj. Niech pani się teraz spojrzy do tyłu. Jak widać ulicę Zabawną i jak tu wpada ten dźwięk? Tutaj jakby to odbicie dźwięku jest bardzo mocne w tym miejscu. Nie ma rozproszenia, tylko... Nikt z nami na te tematy nie rozmawiał, nikt nas nie zapytał, jakie są obserwacje. Tu nie chodzi o histerię. Tak jak powiedziałam na początku, dobrze, że te drogi budujemy, ale miejmy na uwadze ludzie, którzy przy tych drogach muszą żyć. A proszę powiedzieć, no bo tutaj są takie siatki, które jakby mają też oddzielić... Zwierzęta. Aha, tutaj jest zwierzęta. Sarny, dziki. Żeby nie wbiegały po prostu tak, na drogi szybkiego ze względu ruchu. Bezpieczeństwa. I teraz proszę zerknąć, gdzie jest osłona tego pasa ruchu, który idzie do Terespola. To rzeczywiście wygląda dosyć... Przecież to jest kuriozalne. Dosyć kuriozalnie, tak, bo on się kończy po prostu... W połowie dlatego, że drogi. Ten skrawek lasu potraktowali jako zaporę dźwiękową. Czyli, że jakby nie stawiamy ekranu, który będzie chronił przed dźwiękiem, bo nie stoi żaden budynek, tylko jest las. Liczymy na to, że drzewa będą to jakoś wygłuszać. Natomiast drzewa przez ten brak wody zmieniają w ogóle swoje zadanie i nic nie wygłuszają, tylko po prostu drzewa jedno po drugim umierają. Zapora zaczyna się mniej więcej na tym miejscu, kiedy ta oddzielająca domy od trasy szybkiego ruchu kończy się tak jak gdyby. I tam już od całego tego odcinka środkowego, tego ekranu przeciwdźwiękowego, dźwięk się odbija i wpada tu. O, teraz świetnie widać, jak wpada w głąb osiedla i w ulicę Zabawną. Po południu po prostu można zwariować, uwierzcie nam.
skończył się taras, skończył się relaks na tarasie, skończyło się przesiadywanie w ogrodzie. Tam nie ma domów, tylko dopiero tam dalej jest. Tutaj są domy, o, w tym lasku zaraz, więc oni tam troszkę osłonili. A tam dopiero jest, tam nawet kawałeczek zasłonili im, tam gdzie są domy. O, tam gdzie jest ta osłona, taki kawałeczek. A tam jest kawałeczek osłony, tak. Rzeczywiście. I też chyba wygląda na to, że ten cały las sosnowy ma być ekranem dźwiękowym, to znaczy ma spełniać taką funkcję. To, ja tylko mam jedną uwagę, że akurat tamten odcinek, tam nie ma domów. Domy są dopiero około 300 metrów w głąb tego lasu. Natomiast tutaj niewidoczne za tym ekranem jest nowe, no nowe, 15-letnie osiedle domów jednorodzinnych, segmentów, które były bardzo drogie. Ludzie, którzy kupowali te domy, płacili dodatek klimatyczny, tak. A w tej chwili są w identycznej sytuacji jak mieszkańcy ulicy Zabawnej, bo przez brak tego ekranu po drugiej stronie tej drogi lokalnej robi się taki sam tunel i ten dźwięk wali na te jednopiętrowe budynki. I mają taki sam łomot jak... Po prostu to woła o pomstę do nieba, słuchajcie. Jak bardzo obywatele są nieszanowani i jak bardzo w złodziejski, bandycki sposób oszczędza się pieniądze na inwestycjach, a niszczy się zwykłego, szarego człowieka. Nie mogę tego inaczej określić. Osłonili tunel tutaj, bo tam jest tunel pod torami. I ta osłona właśnie, jak się ten tunel kończy, osłona się kończy. Natomiast tu, co cały ten huk wychodzi, nie ma. Nie ma. Uważają, że osłonę dźwiękową daje właśnie ten wjazd na wiadukt. Nieprawda, bo to leci na ulicę Zabawną przed, a za tym też natychmiast idzie na ulicę Chryzantemy i las. Czyli w momencie, kiedy tutaj były budowane te wiadukty i zakładane ekrany, nie było żadnych konsultacji, nikt z Państwa... Z mieszkańcami absolutnie nie. Ja tylko rozmawiałam kiedyś z radnym gminy, który mówił mi, że były prowadzone rozmowy i negocjacje, żeby te ekrany dźwiękowe wyglądały inaczej, żeby były przedłużone, ale... Nie wiem, na jakim to etapie stanęło i firma, która była wykonawcą, wydaje mi się, że przede wszystkim się miała na uwadze oszczędności. I po roku mają dopiero sprawdzić nasilenie hałasu dźwięku. Po roku od puszczenia tirów. Minęło już w grudniu rok. Jakoś nie reagują na to. A nikt z nami nie rozmawia. Jak my to słyszymy? Jest przyklepane, koniec. Czy poza tym, że oczywiście ten dźwięk jest bardzo męczący, czy jakby odbija się to na takim życiu codziennym, jak panie to odbierają? Ja mam ogromne problemy ze spaniem. Ja mam okno od tej strony i często jest tak, że wieczorem nie mogę otworzyć okna, bo no, jestem już osobą w podeszłym wieku. Nie kładę się bardzo późno spać, a tutaj ruch jest bardzo duży na tej trasie do późnych godzin. Żeby wywietrzyć mieszkanie przed snem, to ja to robię dopiero o godzinie 2 po północy. Wtedy troszkę mniejszy jest łomot. No rozumiem, że teraz dla pań, kiedy mieszkałyście tutaj całe dorosłe życie w takiej spokojnej aurze, to musi być teraz naprawdę bardzo ciężkie patrzeć na to. Siadało się pod orzechem i grało się w brydża. Chichy, śmiechy, żarty. Cały czas znajomi przyjeżdżali do mnie do lasu. Odpocząć, poddychać świeżym powietrzem. A teraz się nie da. Tutaj kiedyś rosły wspaniałe grzyby. Teraz już tych grzybów praktycznie nie ma, bo przez wysuszenie gruntu zrobiła się taka susza w tych lasach, że po prostu ma się wrażenie, że nawet mech pęka pod stopami. Tak, a tutaj jeszcze... Słyszycie Państwo? Jesteśmy w lesie, a słyszymy bardzo duży huk.
od samochodów i właśnie od tej drogi szybkiego ruchu? Od strony mojej do Izy. Tak. Po tej stronie, co tu byłyśmy, tak, od strony tak, Izy. Ta droga, którą szłyśmy i tutaj, o, tu jest widoczna ta zapora. Mhm. I ta przerwa, która jest tak. między zaporą a wiaduktem. Bo teraz już mam lekko przytępiony słuch, ale też to jest hałas. To samo zdjęcie, to tak. To jest już po drugiej stronie, jak byłyśmy. Tak. Tutaj jest wiadukt i tu jest ten środkowa zapora tak. i ten kompletny brak. Nie ma nic po prostu. Mi się wydaje, że te środkowe zapory generalnie mają sens, jeżeli są dwie, bo one wtedy tłumią jeden pas i drugi, prawda? To znaczy mnie się wydaje, że nie powinno być zapory po środku, tylko powinny być po obu stronach tak. drogi. A po środku dodatkowo może być, bo pewnie nawet coś by nie musiało, nawet by nie musiało być, bo gdyby były odpowiednio wysokie po obu stronach drogi, to by się robił tunel dźwiękowy tak. nad trasą szybkiego ruchu. I pani przed chwilą powiedziałam, że nie mam nic przeciwko nowoczesności. Żeby inwestorzy próbowali uszanować tych, którzy są skazani na ich inwestycje. Tak, bo oni nie będą tutaj mieszkać. Tak, bo ja nie sprzedam domu. Starych drzew się nie przesadza. Ja jestem skazana na to, co w tej chwili się dzieje. No ja słyszę, a wy słyszycie szum? No tak, cały czas. Tak. To znaczy jakby tutaj ten szum jest taki nierozerwalny tak. z tym miejscem, w którym jesteśmy. Oj, oj, oj. A czy panie wiedzą takie osoby, które postanowiły się stąd po prostu wyprowadzić? Wszyscy chcą sprzedać. Tu jest do sprzedania. Tutaj sprzedam. Tam następny dom jest do sprzedania. Do sprzedania. Ten drewniak, na który zwróciła pani uwagę, to jest budynek gminny i pożydowski. Tam pożydowski, mieszka rodzina żydowska, i tam po prostu piekarnie. Nikt tego nie sprzeda, bo tam są mieszkania tak jak gdyby z przydziału. Nie, tam to już jest do rozbiórki, bo już tam 3 rodziny zostały przeniesione do Warszawy. Jeszcze tam 3 mieszka. 1, 2. 4, bo bardzo dużo tam tych ludzi mieszka. I on się wali. Chociaż wyremontowali, pusty stoi. Piec nowy pozakładali, podłogi porobili w tych domach. I pusty, ani nikt tam nie mieszka. Świeżo po remoncie od ponad 1,5 roku. Tak. I nic się z tym nie dzieje. Śliczne, dwupokojowe mieszkanko, w tym drewniaku. Na Rożnym. Tam następny dom... sprzedali właściciele przed wykończeniem i powstała w nim firma. Po prostu biuro i... Od 2 tygodni. I sprzedają jakieś kable czy coś, bo tak, ten następny z tą czerwoną dachówką. Bo na to, żeby tu się wprowadzić i mieszkać, to było po prostu samobójstwo. No i tu jest właściwie kawałeczek, doszliśmy w tę stronę i już ten... Tak. Hałas słychać. No, przecież tam, no i to tyle. I tak to wygląda. Widać wiadukt. Tak, to już, jak ja powiedziałam. Wylałyśmy z siebie wszystko, co się dało. Nie, no bardzo, bardzo paniom dziękujemy, że uprowadziły nas... Coś tam wybierzecie. Nas panie po hałasie. Tak. Jakkolwiek by to teraz nie brzmiało, to życzę spokoju i doświadczenia. Dziękujemy ciszy. Bardzo. No, wydaje mi się, że każdy głos, który przyczyniłby się do tego, tak. żeby uporządkować tu funkcjonowanie mieszkańców, to jest naprawdę niezwykle cenne, bo my mamy takie poczucie, że już znikąd pomocy. Jesteśmy w zbyt podeszłym wieku, ci starzy mieszkańcy, żeby jeździć do biur, do gminy, żeby się dowiadywać, żeby to śledzić, żeby próbować coś z tym zrobić. Po prostu jesteśmy już w bardzo podeszłym wieku. Natomiast pomocy naprawdę znikąd. Jakie podeszło, młodzież jest. Do kart jesteśmy zawsze młode. Tak, tak, tak. Dobrze, to bardzo, bardzo serdecznie paniom dziękujemy. No. Żegnamy się z głośnym Miedzyszynem. Bardzo dziękujemy naszym gościniom za to, że oprowadziły nas i unaoczniły, ale też pozwoliły usłyszeć to, z czym się muszą mierzyć na co dzień, czyli z hałasem. A teraz zapraszam Państwa do studia przy Czerskiej, gdzie porozmawiam z Krzysztofem Marciniakiem,
ekologiem akustycznym. Uderz w stołek. Dzień dobry Państwu ze studia na Czerskiej. Jest ze mną Krzysztof Marciniak, warszawski muzykolog, krytyk i ekolog akustyczny. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Chciałam z Tobą na początek porozmawiać o czymś, co jakby społecznie ważne i też społecznie niezauważalne, czyli o zanieczyszczeniu hałasem, ponieważ jest to jeden z takich przypadków, którego nie widać, nie czuć, czy nie można go posmakować, a jednak jest to poważny problem. Czy ty mógłbyś jakoś scharakteryzować w ogóle to zjawisko? Co się dzieje, jeżeli mówimy o zanieczyszczeniu hałasem? Może najpierw trzeba byłoby zdefiniować, co to jest środowisko akustyczne. To znaczy zastanowić się nad tym, że środowisko w ogóle, czyli to, co nazywamy środowiskiem, też w kontekście ekologii, tak, to, co nas otacza, no, jest multisensoryczne. To znaczy możemy to postrzegać wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zanieczyszczenie na przykład w rzece widać. No, są ryby, które pływają do góry brzuchem i taka plama kolorowa, ładna, prawda? Albo smog, który też możemy poczuć. Albo smog możemy poczuć, tak, możemy go wykaszleć i tak dalej. Natomiast z dźwiękiem jest sytuacja o tyle różna, tak, że są to fale akustyczne. Można sobie to po prostu wyobrazić miasto jak takie wielkie jezioro, w którym non-stop ktoś wrzuca jakieś kamyczki do wody, prawda? I te fale się rozchodzą. Odbijają się od ścian, odbijają się od nas, dobiegają do nas, wstrząsają nami i tak dalej. Nawet jeżeli ta metafora jest oczywiście kulawa, to po prostu faktycznie ten dźwięk w ten sposób działa. To znaczy, no to jest fizyczny ruch, który nas otacza, który odbieramy uszami, bo po prostu jest niewidoczny, tak? Natomiast no, chodzi o to, że po pierwsze, no, człowiek może nie zwraca takiej dużej uwagi na dźwięk, natomiast no, bardzo wiele różnych innych stworzeń postrzega świat głównie dźwiękowo, tak? Na przykład ptaki się porozumiewają dźwiękowo i szukają partnerów, partnerek dźwiękowo. No i jak jest za głośno, no to zaczynają śpiewać głośniej i jeszcze w dodatku wyżej, żeby się bardziej przebić po prostu przez ten szum, tak? No i generalnie dźwięk naprawdę wpływa na ekosystem szeroko pojęty, no i na zdrowie ludzi. W związku z czym ta dbałość o środowisko pod tym względem no jest tak samo ważna w zasadzie jak dbałość o to, żebyśmy mieli czyste powietrze do oddychania. No bo chociażby cisza w trakcie snu, tak, jest istotna chociażby no po to, żeby zwyczajnie zdrowo odpocząć. Więc i to nie tylko ludziom, zwierzętom, no jakby całemu otaczającemu nas światowi. A poza tym jeszcze ciekawe jest to, że no faktycznie te powiedzmy konflikty, tak? No bo jeżeli mówimy o ekologii, to najczęściej mówimy o konfliktach. Najczęściej mówimy o sytuacjach, w których, nie wiem, coś czemuś przeszkadza, coś niszczy, tak? Zachodzi jakaś sytuacja, która zaburza harmonię, jakkolwiek ją będziemy rozumieć. No w związku z czym dźwięk jest taką sferą, która też czasem unaocznia jakiś problem, na który normalnie byśmy nie zwrócili uwagi, tak? To jakby to pojmowanie środowiska z perspektywy właśnie dźwięku pozwala wręcz jakby nawet politycznie po prostu dostrzec jakieś rzeczy, które są przed nami ukrywane. Co masz na myśli? No chociażby to, jak często podawany przykład, tak? W jaki sposób układają się relacje w biurze między szefami i podwładnymi. To znaczy, jak podwładny ma do wykonania telefon, no to wychodzi grzecznie albo odbiera i takie robi tu do telefoniku cichutko będzie mówił, a szef po prostu nawala głośno i nikim się nie przejmuje i wszyscy muszą słuchać o tym, że nie wiem, kupił papier toaletowy, tak? No, to bardzo ładnie oddaje po prostu relacje władzy chociażby w tym konkretnym przypadku, no ale to też się chociażby tyczy właśnie środowiska dźwiękowego, takiego szeroko pojętego, no w momencie, w którym coś nas zagłusza, na przykład mówiliśmy przed audycją o dźwięku autostrady, ulicy i tak dalej, no to wyraźnie pokazuje, że dla społeczeństwa, czy dla jakiejś szeroko pojętej politycznej masy, jaką jest, nie wiem, Polska, tak, ważniejsza jest
droga, żeby można było szybko jechać i szybko przejechać, niż to, żeby mieszkańcy mogli normalnie spać, tak? To się tyczy wręcz na takich rzeczy jak rozwój dziecka, tak? Chociażby, no bo dziecko, które się rozwija w hałasie, rozwija się gorzej od dziecka, które ma zapewnione te takie zdrowe warunki do snu, czyli 20 decybeli w nocy, tak? Tak, to są w ogóle bardzo niepokojące szacunki podawane już przez WHO, że hałas w takim natężeniu wpływa na koncentrację, ale też na takie zachowania no, społeczne i na pobudzenie agresji też, że dzieci po prostu są mniej skoncentrowane, mniej uspokojone, dlatego są też bardziej agresywne. No to jest poważny problem w szkołach chociażby, tak? No bo ja uczę w szkole troszkę i no świadomość tego, że tam nie ma przestrzeni akustycznych, które byłyby w jakikolwiek sposób przyjazne. No to się klasyczna tysiąclatka odremontowana. No i po prostu ten hałas, jakikolwiek dźwięk, jakikolwiek brzmienie się tam po prostu niesie w sposób, no jak w kościele niemalże, tak? Te echa są wszechobecne. Nie wiem, to też chyba każdy z nas ma to wspomnieć. Mienie szkoły jako takiego miejsca, gdzie po prostu dźwięk krzyku dzieci odbija się od korytarzy, tak? No, jakby to jest dramatyczne nie tylko dlatego, że te dzieci będą, jak mówisz, stawały się coraz bardziej agresywne, co moim zdaniem no już jakby jest takim hardkorowym przykładem, ale no na przykład nauczyciele, którzy mówią w sali, jakby prowadzą lekcje, w sali, gdzie jest echo, muszą mówić jak te ptaki, tak? Które się komunikują. Muszą mówić głośniej i muszą mówić w inny sposób, tak? No, szybciej zniszczą sobie głos po prostu. Więc wystarczyłoby tak naprawdę wygłuszyć salę, ale no naprawdę po prostu założyć coś na sufit, tak? Co kosztuje 1000 złotych i nie wiem, no, 2 dni remontu, a osoba nie musiałaby, nie wiem, mogłaby 10 lat później pójść na urlop zdrowotny po prostu, żeby sobie poratować głos. No to są takie rzeczy czysto praktyczne. Bardzo fajnie na przykład w Warszawie, jeżeli mówimy o Warszawie, to rozwiązana jest druga linia metra. To wystarczy sobie wyjść na ten peron któryś jeden, drugi i usłyszy się, że no, ona brzmi kompletnie inaczej od pierwszej. W pierwszej nikt nie myślał o akustycznej wartości tej przestrzeni, a w drugiej najbardziej wartościową rzeczą jest taka przytulność i akustyczna przytulność tej przestrzeni dzięki temu, jak została ona rozwiązana akustycznie właśnie dzięki temu, co się tam znajduje na sufitach najczęściej. A powiedz mi, czy ty uważasz, że Warszawa jest miastem zanieczyszczonym akustycznie? Relatywnie, tak? To znaczy, no nie wiem, Buenos Aires jest dużo bardziej zanieczyszczona akustycznie, bo jeździ tam nieporównanie więcej starych diesli. Warszawa na pewno się zmienia akustycznie. To bez wątpienia. Zresztą, no, taką podstawową gdzieś tam myślą ekologii akustycznej, czy pierwszym zdaniem takiej książki, którą nawet ostatnio przetłumaczyłem, to jest The Tuning of the World, Maria Schaeffera, niedawno zmarłego kanadyjskiego kompozytora, który założył de facto cały ten ruch. No, pchnął taki początek tej lawiny myślenia o dźwięku w kontekście środowiska, w kontekście politycznym, w kontekście edukacyjnym chociażby, tak? W każdym razie no, Maria Schaeffer zaczyna w ogóle tę książkę od takiego zdania, że pejzaż dźwiękowy świata się zmienia. Pejzaż dźwiękowy to jest właśnie ten, on to nazywa soundscape'em, tak? To jest właśnie ta dźwiękowa warstwa otoczenia, która jest, tak? I ta zmiana jest czymś absolutnie codziennym, tak? No musimy sobie wyobrazić na przykład świat za 15 lat, Warszawę za 15 lat i te nieszczęsne ulice. Jeżeli będzie jeździło więcej samochodów elektrycznych, albo jeżeli paliwo będzie 15 razy droższe, no to po prostu tego hałasu będzie mniej. Mniej, tak? No co nie znaczy, że będziemy mieli ciszę, tak? Co nie znaczy, że nie będzie różnych konfliktów, problemów dźwiękowych. Więc czy Warszawa jest cicha? Mamy dużo głośniejsze karetki na przykład niż w Seulu. To są takie drobne rzeczy, tak, że nasze karetki ogłuszają. Zawsze jak przejeżdża karetka, to ja muszę zatkać uszy. A w Seulu na przykład zwróciłem kiedyś uwagę na to, że karetki są ciche, cichsze. Po prostu. A z czego to wynika? Jakby no z tego, jak mamy podkręconą głośność tych karetek, tak? No albo z tego, jak kierowcy nie zwracają na coś uwagi, albo z tego, jak jeździmy po ulicach, bo jakbyśmy jeździli bezpieczniej, to pewnie karetka nie miałaby problemu z tym, żeby no właśnie, żeby przejechać w spokoju. Żeby mogłaby ciszej po prostu manifestować swoją obecność, tak? A może jest z kolei tak, że no nie wiem, że ta taka przemoc tych, no bo to jest dźwiękowa przemoc, niewątpliwie, tak? Ja
jestem najważniejszym samochodem na drodze. Wszyscy, tak, z drogi śledzie, tak, mówi karetka. No i mówi to bardzo głośno, tak, no, podkreślając po prostu swoje znaczenie. Z jednej strony jest to absolutnie uzasadnione, z drugiej strony mogłaby to robić być może w inny sposób, być może troszkę ciszej, chociaż no jest to taki przykład, który ja często podaję, bo on jest super kontrowersyjny, tak, właśnie dlatego, że mógłby tu zajść jakiś rodzaj negocjacji, tak, między pojazdami uprzywilejowanymi, nazwijmy to, i ogólnie użytkownikami miasta, tak, w jakimś najlepszym możliwym ze światów tego typu rzeczy byłyby zakomponowane. No, wiesz co, myślę też o takiej rzeczy, o której trochę już wspomniałeś, bo wróciliśmy właśnie z Miedzyszyna, w którym też był taki problem, czy jest taki problem, w którym część ekranów tych, które mają wygłuszać drogę szybkiego ruchu od części mieszkalnej, część tych ekranów nie istnieje, ponieważ jest las. I osoby, które projektowały tę całą przebudowę, powiedziały, że jakby ten las będzie naturalnie wygłuszał dźwięki, które płyną z drogi szybkiego ruchu. W konsekwencji jest tak, że drzewa od drogi szybkiego ruchu po prostu padają i też ta strona lasu jest coraz bardziej rzadka. Jak to wpływa na w ogóle przyrodę, taki poziom huku, hałasu? To jest temat trudny do zbadania, natomiast no, niewątpliwie tam, gdzie jest hałas, to po prostu zwierzęta nie lubią przebywać. No już chociażby dlatego, że trudniej jest usłyszeć drapieżnika. Tak jakby to jest na pewno dla zwierząt, które są ofiarami drapieżników, no to taka przestrzeń głośna jest niekomfortowa właśnie z tego względu, po prostu ze względu na to, że nie mają mniejszą szansę przeżyć, mniejszą szansę uciec przed drapieżnikiem. No to są tego typu przykłady. Dużo trudniej jest się porozumiewać na przykład płazom, tak, które również korzystają z dźwięku jako z narzędzia, jakby to powiedzieć, no takie żabi Tinder, tak, że się kto ładniej brzmi, no to w tym stawie będzie miał branie. Więc no też chociażby tego typu przykład. Z drugiej strony to jest ogromny temat do zbadania i ja się nie zajmuję, szczerze powiedziawszy, biosferą, w związku z czym też tą, to się nazywa, no mamy geofonię, biofonię i antropofonię. Czyli takie trzy sfery, gdzie mamy z jednej strony dźwięki, powiedzmy, przyrody nieożywionej, z drugiej strony dźwięki przyrody ożywionej, z trzeciej strony dźwięki człowieka. Oczywiście ten podział jest zupełnie umowny. Ja się zdecydowanie gdzieś tam bardziej interesuję antropofonią i tym, w jaki sposób człowiek projektuje taką pozytywną stronę tego środowiska dźwiękowego. Dlatego mówię o na przykład negocjacji ciszy nocnej. Czyli tego, że możemy po prostu ze sobą rozmawiać, że hej, słuchajcie, jesteście trochę za głośno po drugiej w nocy. Albo coś w tym stylu. Tak, no nie trzeba w tym celu wywieszać obraźliwych kartek, albo nie wiem... Wzywać policji, która przyjedzie na sygnale. Tak, no bo ta policja niekoniecznie przyjedzie, niekoniecznie wlepi ten mandat, a jeszcze w dodatku sąsiad nam potem nie pożyczy miotły, jak będziemy chcieli. Tak? Tylko by można po prostu pójść porozmawiać cywilizowanie. Nie? To nie jest coś, co nas chyba jakoś tam przerasta, więc tak samo można byłoby negocjować bardzo wiele innych rzeczy, albo w jakiś sposób próbować wtłoczyć dźwięk w naszą codzienność, taki dobry dźwięk, tak? Dźwięk, który by nas w jakiś sposób informował o tym, co się dzieje. No. Trochę zanikają na przykład takie sygnały dźwiękowe, które podkreślają godziny. Na przykład ja mieszkam przy Domaniewskiej i ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że o, jaka dziwna godzina bicia, tak? Bo nie wiem, może proboszcz zdecydował, że dzwony powinny bić tak z 15 minut wcześniej, przed mszą, żeby ludzie przyszli, mieli czas, że ej, to już jest czas, żeby wychodzić z domu i przychodzić do kościoła, tak? Natomiast no, jeżeli dzwon bije tam, nie wiem, za 15:12 na przykład, czy za 15:06, no to rzeczywiście można się złapać za głowę, no. Bo ten dzwon traci taką wtedy centralną funkcję skupiającą ludzi dookoła, dlatego że na przykład właśnie podkreśla tak kosmicznie ważny moment w dniu, jakim jest godzina 12:00. A powiedz mi, jakie jeszcze momenty ty zauważasz, które można by wynegocjować? Momenty albo dźwięki, bo tutaj mówiliśmy już o karetkach, mówimy trochę o kościele i o biciu dzwonów, czy tam
dźwiękach zegara. A co jeszcze jest takiego? Kurczę, no sky is the limit, tak? Znaczy jakby dowolnie dużo można byłoby osiągnąć, gdyby po prostu się nad tego typu rzeczami zastanawiać. No, jak dla mnie, gdyby na przykład wygłuszyć rzeczone szkoły, tak? Gdyby rzeczywiście było prawo, które wymaga, żeby czas pogłosu w sali lekcyjnej nie był dłuższy niż. Wprowadzenie takiej prostej rzeczy, tak? No wymagałoby to prawdopodobnie wydania, no nie wiem, 20 milionów złotych w skali kraju, tak? Żeby tak po prostu założyć jakieś podstawowe wyciszenia. To wpłynęłoby niesamowicie na sytuację jakby społeczeństwa, tak? Tak samo mówimy tutaj o tym ekranie akustycznym, tak? No jakby problem polega na tym, że też ciężko jest taki ekran postawić, bo jest taki prawny problem, tak? Być może na przykład, nie wiem, Sejm mógłby wynegocjować między sobą takie prawo, które mówi, no dobra, jeżeli mieszkańcy okoliczni mówią, że chcą ekran, podpiszą, nie wiem, 60% mieszkańców podpisze jakąś petycję, no to co za problem postawić ekran? Okej, to już dużo kosztuje, tak? No ale z drugiej strony to jest kwestia ich, na przykład wartości ich działek, w związku z czym im się to... No jakby należy po prostu. Teraz jest na przykład duża dyskusja chociażby, no bo to znowu mówimy o takich rzeczach praktycznych, a tutaj można byłoby negocjować chociażby to, w jaki sposób, nie wiem, bije zegar na wieży, tak? Albo w jakiś sposób upiększyć środowisko akustyczne danego miejsca, na przykład poprzez, nie wiem, umieszczenie jakiejś rzeźby dźwiękowej, która będzie sobie, nie wiem, ciurkać wodą, albo uderzać w jakieś dzwoneczki, albo nie wiem, po prostu brzmieć ładnie i wprowadzać miłą atmosferę na podwórku kamienicy. Tak? To są takie rzeczy, które można pojmować artystycznie. Zaczynam sobie wyobrażać taką rzeźbę w polskiej skali. Ale to nie jest trudne. To nie jest trudne. To naprawdę czasami ktoś robi to partyzancko i wiesza u siebie na balkonie takie ładnie brzmiące jakieś pukadła, tak? No nie wiem, ja to lubię, tak? Tak jak kiedyś na przykład strasznie lubiłem to, że mój sąsiad miał zegar za ścianą i który bił. I robił, wybijał godziny i bardzo lubiłem to, jak o północy było te 12 uderzeń zegara po prostu jak z podziemiu, nie wiem, w rękopisie znalezionym w Saragosie. Ale wracając do tych negocjacji, no przecież teraz jest temat wiatraków poruszany wielokrotnie, tak? I ja się w dużej mierze zgadzam z argumentem tutaj akustycznym, tak? Ale może zamiast myśleć w kategoriach tego 700 metrów, 500 metrów, może po prostu należałoby wziąć do ręki proste urządzenie, jakim jest decybelomierz i w miejscu, gdzie i tak jest hałas, czyli na przykład na poboczu autostrady, gdzie ten szum wiatraka zostanie przykryty przez hałas samochodów, no to nawet jeżeli jest od tego miejsca 400 metrów dom, to w tym domu i tak wszystkie okna są zamknięte, to miejsce jest absolutnie zanieczyszczone hałasem, więc może to powinna być kategoria, tak? Może wiatraki powinno się stawiać tam, gdzie jest głośno. Powinno się móc stawiać tam, gdzie jest głośno, a niekoniecznie zwracać tylko i wyłącznie uwagę na odległość, tak? Bo to jest relatywne, więc no jakby myślenie kategoriami akustycznymi jest czymś zupełnie innym, tak? Ten wiatrak... W sensie mówisz o tym, że po prostu nie da się tego tak jednoznacznie wymierzyć, że jakby... Da się wymierzyć, tylko decybelomierzem zamiast linijką, tak? No, to są... Jeżeli argumentem jest hałas w tym konkretnym przypadku, no to nie ma żadnego problemu, żeby postawić taki wiatrak przy autostradzie na przykład. I wtedy problem się w zasadzie rozwiązuje, tak? No, zanieczyszczamy jeszcze bardziej miejsce, które i tak już jest śmiertelnie zanieczyszczone hałasem. Mówisz tutaj o tym wszystkim i zaczynam się zastanawiać nad tym, jaka jest w ogóle świadomość akustyczna w naszym kraju, ponieważ tak jak rozmawiałyśmy z naszymi gościniami, one powiedziały, że nie było żadnych konsultacji w związku z tymi ekranami, gdzie je postawić, gdzie je zakończyć, co z nimi zrobić, tylko po prostu ta decyzja była arbitralna. I mnie teraz zastanawia to, czy w ogóle ta świadomość akustyczna rośnie? Jeśli rośnie, to w jakich przestrzeniach i na co powinniśmy też zwracać uwagę? No, ortodoksyjna odpowiedź ekologii akustycznej jest taka, że powinniśmy wykształcić ludzi do tego, żeby większą uwagę przykładali do słuchu, tak? I do dźwięku. I staramy się to robić. W sensie, no jakby to jakieś malutkie grono osób, które się wokół tego tematu malutkie. No myślę, że coraz większe, tak? No jakby 10 lat temu ono było malutkie, w tej chwili relatywnie jest dużo większe. Ale no prowadzimy spacery dźwiękowe, robimy,
piszemy teksty, prowadzimy dyskusje, staramy się w jakiś sposób promować tę koncepcję świadomości dźwiękowej, bo tu naprawdę nie chodzi o, nie wiem, jakąś koncepcję Mareja Schaeffera, czy o to, żebyśmy my zrobili spacer dźwiękowy w jakimś miejscu, tylko naprawdę jest to zwykła świadomość. Albo też otworzenie mózgu na dźwięk, tak? Otworzenie umysłu na to, że hej, otaczają nas fale akustyczne, więc może na przykład takie ekrany, to nie jest kwestia tego, jak jest napisane w prawie, tak? Bo one też mają te określone odległości od budynków i tak dalej. To jest bzdura, że las cokolwiek wygłuszy, a poza tym ten las też ma swoich mieszkańców, którym się należy święty spokój, tak? To zanieczyszczenie po prostu też wpływa na przyrodę, tak? No jeżeli myślimy, że las cokolwiek wygłuszy, tak, on akustycznie wygłuszy, jak będą liście. Jak opadną liście, to się wszystko zmieni. Jak wiatr będzie wiał w odpowiednią stronę, bo wiatr się zmieni i nic już jakby nie będzie w stanie tego hałasu powstrzymać, tak? Wygłuszy jedne fale, wyższe fale akustyczne, a nie wygłuszy niższych, dlatego że niższe będą się przebijać i tak. Ta budowa Mostu Południowego, tam prowadziłyście rozmowę, to nie jest tylko kwestia tego, no bo z gościniami możemy porozmawiać, tak? Ale nie porozmawiamy już z ptakami z rezerwatu Wyspy Zawadowskie, albo nie porozmawiamy nawet ze zwierzętami z wilanowskiego Morysina, bo zależnie od dnia, chociażby zanieczyszczenie, no ja akurat lubię te miejsca spacerowe, tak? No to w momencie, w którym jest określony wiatr, no to tam po prostu słychać huk, jakby, nie wiem, cały czas chodziła pralka. Czy zmywarka bardziej. No ale tak, jakby ten problem zanieczyszczenia dźwiękowego tam się pojawił i nagle ludzie zwrócili na to uwagę. A powinniśmy myśleć trochę odwrotnie, to znaczy chociażby na poziomie takiego projektowania autostrady, tak? Powinno się zwracać uwagę również na ten aspekt, tak? Bo już teraz te autostrady są coraz ładniejsze, na tych ekranach się puszcza różne rośliny po prostu, tak, wręcz. To mi się takie ekrany bardzo podobają. Uważam, że one są nawet ładniejsze niż, nie wiem, reklamy, które są z drugiej strony. Natomiast no to jest kwestia po prostu świadomości, tak jak ciągle będę powracał do tego przykładu szkolnego, dlatego że uważam, że to już naprawdę powinno być gdzieś tam rozwiązane na poziomie chociażby, nie wiem, kuratoriów oświaty, tak? Ale tak, no świadomość, której brakuje nawet nauczycielom, którzy po prostu, nie wiem, w jednej sali to echo jest o sekundę dłuższe i naprawdę ten ktoś sobie bardziej zniszczy głos niż osoba, która uczy w sali obok, gdzie akurat jest kawałek, nie wiem, dywanu na gdzieś położony, który już skraca to echo. No i tak samo jest z tą autostradą. Przecież można by uniknąć straszliwego konfliktu, tak? Gdyby postawić tych nieszczęsnych kilka ekranów, one dużo kosztują, zdaję sobie z tego sprawę. Prawo pozwala ich tam nie postawić, bo odległość od budynków jest taka i taka. No i okej, może gdyby tam było po prostu pole pszenicy chemicznie regulowane, no to być może faktycznie nie byłoby tam specjalnie jakiegoś życia, z którym trzeba by dyskutować. Natomiast jeżeli gdzieś tam dookoła są mieszkańcy, jeżeli to jest teren podmiejski, to no, można byłoby faktycznie no, uniknąć dużej chryi, mówiąc potocznie, gdyby pomyślało się o tym, gdzie ten ekran powinien być i zaplanowało się, zaprojektowało się to chociażby w jakimś programie komputerowym, który by zrobił symulację tego, gdzie jakie natężenie dźwięku będzie, no. Tam jest w ogóle też bardzo ciekawe miejsce, to znaczy po drugiej stronie autostrady były wybudowane jakieś 15 lat temu bloki i osiedle, gdzie płacono opłatę klimatyczną w ogóle za wykupowanie tych działek i w tym momencie jakby te osoby mają w części jednej mają, w innej nie mają te ekrany akustyczne, które po prostu zabierają im też spokój i to za co płacili kupując mieszkanie, czy też zaciągając kredyty, no bo tutaj chodzi w dużej mierze też o zasoby i o pieniądze. No tak, no to jest przykład, który już gdzieś tam podawałem, że no spada wartość gruntu w związku z tym, no jak się myśli kategoriami pieniężnymi, tak, a nie tym, żeby się wyspać. No to, ale to jest coś, co można po prostu gdzieś tam, nie wiem, wyciągnąć jako argument bardziej zrozumiały dla ogółu społeczeństwa niż to, że hej, ja chcę mieć ciszę, żeby się wyspać, tak. No też człowiek przywyka, to znaczy to mówię tak pozytywnie, myśląc o tym, no są różne hałasy, do których możemy przywyknąć i w jakiś sposób się z nimi pogodzić, no czy to pisk w uchu, czy to przejeżdżanie
przejeżdżające pociągi obok domu, szum autostrady też, nie, no, dla mnie to jest na przykład dźwięk, do którego ja się absolutnie nie potrafię przyzwyczaić, tak? Zanieczyszczenie właśnie hałasem ulicznym, no ale no, on się tak jakoś strasznie nie różni od szumu morza w pewnym sensie. A szum morza nigdy nikomu nie przeszkadzał. No nie znam nikogo, kto nie chce mieszkać blisko morza, bo szumi. Więc no to są jakieś zagadnienia też psychologiczne w dużej mierze. No, natomiast faktycznie, jeżeli nie zaczniemy tego w jakiś sposób projektować, no to tylko i wyłącznie będziemy czekać, no dobra, okej, niech ta benzyna będzie droższa, niech te samochody elektryczne, niech ich będzie coraz więcej, no bo wtedy być może po prostu spadnie ten huk komunikacyjny, tak, związany z, ale być może zaczną nam wtedy przeszkadzać wiatraki, no. Jeszcze na koniec chciałam zapytać cię o ciszę. Czemu jest tak ważna? A co to jest cisza? Czy to jest brak dźwięków? Jejku, no jakby to cisza to jest pojęcie filozoficzne, no. To tak jakbyś pytała mnie o sens życia. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Marciniak, warszawski muzykolog, krytyk i ekolog akustyczny. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Urszula Pieczek, a teraz zapraszam na felieton Weroniki Murek. Warszawa ma głos. Któregoś lata spędziłam kilka tygodni w małym rybackim domu na południu Islandii. Nie działo się nic. Nikt nie przecinał ulicy, nikt nie zagadywał nikogo. Turystów nie było, mieszkańcy zaś, jeśli w ogóle, świętowali w domach. Po cichu. Sąsiadów zagrzebano w ziemi bez specjalnej rozpaczy czy nawet zainteresowania. Jedynym dźwiękiem był odgłos wiatru, który wprawiał w ruch ryby suszące się na żerdziach przy plażach. Zdarzało mi się wtedy łapać na tym, że chociaż chciałam odpocząć, szukałam dźwięku, pragnęłam choć odrobiny hałasu. Nie w takim sensie, w jakim ów hałas miałby pojawić się znienacka, znikąd, wiadomo. Kobieta sama w domu, na odludziu, niespodziewane pukanie do drzwi, dźwięk kamienia odbijającego się od szyby w sypialni, kroki na strychu, historia stara jak świat. Po wielu dniach tego bezruchu cisza wydawała mi się jednak zbyt nierealna. Przypadkowe dźwięki, choćby głos zamykanych gdzieś drzwi, dobiegały jak z innego świata. Jeśli zaś raz na jakiś czas udawało mi się zamienić z kimś kilka słów, przychodziły wraz z wrażeniem, jakbym musiała dogrzebywać się ich w sobie zbyt długo, aby wypowiedziane brzmiały naturalnie. Byłam przyzwyczajona do hałasu i życie pośród hałasu wydawało mi się życiem pełnym. Mieszkałam przez długi czas w miejscu oddalonym od torów kolejowych o kilkaset metrów. Przyjazdy pociągów poprawiały mi humor. Ja zasypiałam, ale życie trwało nadal. Ludzie przemieszczali się, załatwiali swoje sprawy. Świat nie próżnował, a więc ja mogłam. Duke Ellington widział w swoim utworze Harlem Ashaft próbę uchwycenia miejsca za sprawą dźwięku. Oto, dzięki muzyce, mamy przenieść się do Nowego Jorku lat 30. Ellington wyjaśniał. Chodziło mi o to, aby muzyka oddała codzienne życie, jego żarłoczne, niestrudzone krzątactwo. Żeby słuchacz poczuł zapach przygotowanego obiadu, usłyszał dźwięki wydawane przez kochającą się parę, odgłosy bójki, pralki grzechoczącej nieustępliwie za ścianą. Żeby słuchacz usłyszał czułe szepty i żeby usłyszał nawoływania. Żeby usłyszał tych, którzy się modlą i tych, którzy pochrapują we śnie. Żeby usłyszał to całe życie sąsiedzkie, to jedno mieszkanie, w którym smaży się ryba, to, w którym ktoś słucha radia i to, w którym ktoś przygotowuje indyka na kolację. Jego słowa przywołuje David Handy, autor znakomitej książki o dźwięku i o hałasie, The Noise, A Human History of Sound and Listening. Korzysta z opowieści Ellingtona nie tylko po to, aby dumać nad konstrukcją utworu, ale przede wszystkim po to, aby opowiedzieć o muzyce, czy dźwięku jako sposobie doświadczania tego, czym jest wspólnota i czym jest bycie we wspólnocie, a także tego, na czym polega i z czego się składa codzienne życie.
Handy stawia jednak pytanie, co sprawia, iż jedne dźwięki wydają nam się akceptowalne, inne zaś budzą w nas niepokój lub doprowadzają do szału? Oczywiście z jednej strony odpowiedź wydaje się prosta, to ich intensywność. Psycholog Donald Laird przeprowadził badania, za sprawą których chciał sprawdzić, w jaki sposób hałas wpływa na pracowników. Weźmy takie, pomyślał, stenotypistki. Ile robią błędów, jeśli ich pracy towarzyszy hałas? Jak szybko w hałasie gaśnie energia, z którą wystukują litery na klawiaturze maszyny do pisania? Wyniki eksperymentu wykazały, że praca w hałasie sprawia, iż człowiek traci o 19% więcej energii. Choćby także dlatego, że mięśnie brzucha zaciskają się nieświadomie, jak gdyby ciało doświadczało uczucia pierwotnego strachu. Handy stawia jednak też tezę związaną z uczuciem niepokoju powodowanym hałasem. Sam fakt, że nie znamy źródła pochodzenia dźwięków, sprawia, że wydają nam się one obce czy nieadekwatne. To, że płyną, czy wydają się płynąć z przestrzeni, o której nie chcemy mieć pojęcia i która nie pochodzi z naszego doświadczania codzienności, sprawia, że czujemy niepokój. A więc są dźwięki oswojone, nasze, i dźwięki obce, produkowane przez inne czy innych. Rozmowa osób, które znamy, prowadzona za ścianą, nie jest zwykle aż tak dokuczliwa, jak rozmowa zupełnie obcych osób. Poza wszystkim więc opowieść o doświadczeniu hałasu jest także opowieścią o podziałach klasowych czy społecznych, pisze Handy. Typowo bowiem głośność utożsamiano z tym, co niecywilizowane czy dzikie, inne. Rzymianom barbarzyńcy wydawali się głośni, europejscy kolonizatorzy nie mogli znieść tradycyjnej muzyki autochtonów, określając ją diabelskim hałasem. Może gdzieś niedaleko, pisze o tym Handy, leżą opowieści mediów społecznościowych, które wszyscy znamy, narzekania na zbyt głośnych współpasażerów, na muzykę dobiegającą z słuchawek, wszystko w opozycji oni, hałaśliwcy kontra my, kulturalni, sprawiedliwi. Być może, pyta znowu Handy, w naszym odbiorze hałasu ważne jest to, że nie sposób oddzielić dźwięków od ich źródła czy ich sprawców i tego, w jaki sposób ich postrzegamy. Ta opowieść w jakimś sensie wycofuje nas i współcześnie do dwóch osobnych przestrzeni czy krajobrazów dźwiękowych. Jest także opowieścią o pękniętym języku próbującym opisać wspólnotę. Gdzieś w tym wszystkim jest i inna opowieść. Opowieść o świecie coraz bardziej zmechanizowanym, o świecie kończących się zasobów, w którym cisza i jej zachowanie będzie coraz większym przywilejem, ale i dobrem, które nie będzie równomiernie czy sprawiedliwie dysponowane. Weźmy Bernie Krause, muzyka, który kolekcjonował dźwięki przez całe życie. Objeździł świat po to, by móc je nagrywać, a interesowały go przede wszystkim te, które płynęły z natury. Odgłosy deszczu, ptaków, nieuchwytne niemal dźwięki, jakie wydaje wykluwająca się larwa. W swojej kolekcji uzbierał ponad 4000 godzin nagrań. Gdy wrócił do nich po latach, okazało się, że niemal połowa z tych dźwięków już nie istnieje, bo nie istnieją ich źródła lub są niesłyszalne poprzez hałas, jaki sprowadził w te miejsca człowiek. Dziękuję bardzo, że wytrzymali Państwo z nami w tym ciągłym szumie przy obwodnicy w Miedzeszynie. Proszę pomyśleć, że nasze przewodniczki na stałe tam mieszkają. Dziękuję Krzysztofowi Marciniakowi za podpowiedzi na przykręcenie hałasów i Weronice Murek za wyciszającą, choć trochę też niepokojącą opowieść. Następny odcinek podcastu Warszawa Nadaje już 7 kwietnia. Dziennikarze Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl ruszają w miejską zieleń. Do usłyszenia. Wojciech Tymowski.